Do biegu gotowi start. Na 30. Haskolek Wrocław Maraton zapraszają Wrocławskie Centrum Sportu, Hipiki i Rekreacji oraz Haskolek. Sponsorem Sportgame jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma. Daria Matuszek, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sportgame. Koszykarski zespół Śląska Wrocław nie otrzymał licencji na grę w Ekstraklasie w sezonie 2012-2013. Powodem są m.in. zaległości finansowe wobec graczy. Wrocławski klub do końca tygodnia ma czas na odwołanie się od decyzji zarządu Polskiej Ligi Koszykówki. Oprócz Śląska pozwolenia na grę w najbliższym sezonie Tauron Basket Ligi nie otrzymały także wicemistrz Polski, Trefle Sopot i Kotwica Kołobrzeg. Licencje przyznano 10 klubom, wśród nich Turowowi Zgorzelec. Władze PLK nie poinformowały, co stanęło na przeszkodzie w uzyskaniu stosownego dokumentu przez wrocławian, zasłaniając się tajemnicą handlową. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że jedną z przyczyn negatywnej weryfikacji są nieuregulowane płatności wobec niektórych zawodników Śląska. Prezes wrocławskiego klubu Przemysław Koelner uspokaja jednak, że drużyna na pewno przystąpi do rozgrywek, a działacze już rozpoczęli pracę nad usuwaniem formalnych przeszkód w uzyskaniu licencji. W oficjalnym komunikacie zarząd Śląska informuje, że ich przyczyną są m.in. przedłużające się formalności dotyczące przekształcania dotychczasowej spółki WKK Obiekty na nową WKK. Do tego dochodzą drobne uchybienia, takie jak na przykład fakt braku stosownej licencji na prowadzenie meczów klubowego spikera Śląska. Prezes Koelner poinformował, że do związku już została wysłana część uzupełnionej dokumentacji, a oficjalne odwołanie od decyzji Komisji do Spraw Licencji to tylko kwestia czasu. Tego ostatniego nie ma jednak zbyt wiele. Wrocławski klub musi to zrobić najpóźniej do piątku. Walka o Ligę Mistrzów, runda trzecia. Jutro o 20:45 piłkarze Śląska Wrocław rozpoczną rywalizację w kolejnym etapie kwalifikacji do tych rozgrywek. Wciąż można kupować bilety na mecz wrocławian z mistrzem Szwecji. Działacze Śląska apelują, by z kupnem biletów nie czekać do ostatniej chwili. Można dzięki temu uniknąć niepotrzebnych nerwów i stania w kolejkach. Można jeszcze dzisiaj, czyli we wtorek, zgłosić się do naszych kas. Zarówno przy Oporowskiej, jak i na nowym stadionie na Maślicach funkcjonujemy do godziny 19. Także dzisiaj do godziny 19 można kupić bilety w naszym systemie online. No a w środę, czyli w dniu meczu od godziny 9, zarówno tutaj przy Oporowskiej, jak i na Maślicach, ale już w dwóch punktach, zarówno w kasach ustawionych od strony ulicy Królewieckiej, jak i w takim nowym punkcie od strony ulicy Lotniczej, tam można kupować bilety. Właśnie od godziny 9. Przy Oporowskiej te bilety będzie można kupić do godziny 20:30, czyli na kwadrans przed pierwszym gwizdkiem tutaj już kasy zostaną zamknięte, a na nowym stadionie kasy będą czynne cały czas, aż do ostatniego kibica. Bilety na mecze Śląska można kupować już także online. W tym przypadku warunkiem takiej transakcji jest posiadanie karty kibica. Oczywiście bez wychodzenia z domu można taki bilet kupić także od tego sezonu, czyli to już drugi mecz, kiedy coś takiego jest. Wprowadziliśmy pewne udogodnienie, czyli bilety ulgowe. W poprzednim sezonie tego nie było. Mamy ulgę w internecie dla kobiet, dla seniorów, czyli dla osób po 65 roku życia i także dla uczniów do 16 roku życia. Działacze Śląska liczą na pomoc wrocławskich fanów w niełatwej walce o fazę grupową Champions League. Fantastyczna sprawa i wiele, wiele lat Wrocław czekał na to, żeby znaleźć się w tej piłkarskiej elicie. Mamy nadzieję, że nam się to uda, a jeśli nie Liga Mistrzów, to być może Liga Europejska. Przypomnę, że jeśli wyeliminujemy Helsingborg, to będziemy pewni startu w fazie grupowej Ligi Europejskiej. To też będzie duże wydarzenie, choć oczywiście wszyscy sobie ostrzymy zęby na fazę grupową Ligi Mistrzów. Aby dotrzeć do tego etapu rozgrywek, Śląsk oprócz Helsingborga musi wyeliminować jeszcze jednego rywala. Początek pierwszego spotkania z mistrzem Szwecji w środę o 20:45 na Stadionie Miejskim. Młodzi szachiści z Wrocławia znów najlepsi w kraju. Juniorzy Polonii po raz drugi z rzędu zdobyli złoty medal drużynowych mistrzostw Polski. Podczas finałowej rozgrywki w Suchedniowie wrocławianie wyprzedzili mocne ekipy z Warszawy i Gorzowa.
Zespół Polonii dysponował najbardziej wyrównanym składem ze wszystkich uczestników finału. Wrocławianie zdominowali turniej w 9 meczach, notując 8 zwycięstw i 1 remis. Już w pierwszej rundzie finału Ekstraligi Juniorów Polonia Wrocław zmierzyła się z aspirującą do złota imienniczką z Warszawy. Emocje były ogromne. Przy remisie 2,5 do 2,5 o wszystkim rozstrzygała ostatnia partia. W niej Oskar Wieczorek okazał się lepszy od Marcina Krzyżanowskiego i dał zwycięstwo ekipie ze stolicy Dolnego Śląska. Obrońcy mistrzowskiego tytułu na prowadzenie w zawodach wyszli po czwartej rundzie, w której zmierzyli się z innym kandydatem do podium, Stilonem Gorzów. Ten mecz także miał bardzo wyrównany przebieg i podobnie jak spotkanie z ekipą z Warszawy, zakończył się zwycięstwem wrocławian 3,5 do 2,5 punktu. Szachiści Polonii jedyny punkt w turnieju stracili nieoczekiwanie w piątej rundzie, remisując z zespołem z Białegostoku 3-3, ale w trzech kolejnych meczach poloniści powetowali sobie straty, odnosząc komplet zwycięstw i zdobywając drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. Najskuteczniejszymi zawodnikami w zwycięskiej drużynie byli Kacper Grela i Anna Iwanow, którzy zdobyli odpowiednio 8,5 i 8 punktów na 9 możliwych. Ponadto w mistrzowskiej ekipie występowali Przemysław Piotrowski, Oskar Wieczorek, Aleksandra Dadeło i Paweł Stankiewicz. Srebrny medal przypadł Polonii Warszawa, a brązowy Stilonowi Gorzów. Młodzieżowa czołówka tenisistów od jutra walczyć będzie we Wrocławiu. Na kortach Redeco rozegrany zostanie turniej eliminacyjny Galea Cup. W zawodach będących mistrzostwami Europy do lat 18 wystąpią reprezentacje 6 państw. Na kortach przy ulicy Halera wystąpią tenisiści z Polski, Niemiec, Rosji, Grecji, Serbii i Słowenii. Za głównego faworyta turnieju uznawana jest reprezentacja Niemiec, która ma w swoim składzie kilku wysoko notowanych na światowych listach graczy. Aktualnie 13 i 23 zawodnik na świecie. Mazur i Mertterer miałem ich okazję obserwować na indywidualnych mistrzostwach Europy w Klosters w Szwajcarii. Mazur doszedł tam do półfinału, jest bardzo solidnym i skoncentrowanym na wyniku zawodnikiem. Będą drużyny z Rosji, z Jesiatnikiem, Wasilienko, którzy też są w pierwszej 50 świata. Oprócz Niemców i Rosjan silną reprezentację do Wrocławia przysłali także Serbowie. Polacy przynajmniej teoretycznie nie są faworytami zawodów. Na szczęście drużynówka rządzi się troszeczkę swoimi prawami. Bardzo ważną rolę też odgrywa debel. Tu mam nadzieję, że my mamy bardzo silnego debla walków Gajewski. Liczymy na punkt tutaj zawsze w każdym meczu. Ale tak jak mówiłem, również Serbowie, silna, równa drużyna, to też jest ważne. I będziemy próbować walczyć do końca. Zobaczymy, jak to wyjdzie na korcie. W składzie naszej reprezentacji oprócz wrocławianina Szymona Walkowa wystąpią Kamil Gajewski z Sopotu oraz Piotr Łomacki z Warszawy. Polacy ostatnio prezentowali niezłą formę w międzynarodowych imprezach. Przede wszystkim razem z trenerem od przygotowania kondycyjnego, fizjoterapeutą, panem Tomaszem Garstką, staramy się ich przygotować od 2 dni, mówiąc trochę żartobliwie, reperować po trudnych dniach w Szwajcarii. Szymon z Kamilem także wrócili w niedzielę ze Szwajcarii z turnieju ITF rangi 4, gdzie grali i singla i debla, w deblu doszli do finału. Stawką 3-dniowych zawodów będzie awans do europejskiego finału rozgrywek Pucharu Davisa Juniorów. Turniej eliminacyjny Galea Cup 2012 na kortach Centrum Tenisowego Redeco rozpocznie się w środę o godzinie 10. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości sportowe jutro o 7.15 i 8.15. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Sponsorem SportGame jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej S.A., patron programu Rzetelna Firma. Do biegu gotowi start! Na 30. Haskolek Wrocław Maraton zapraszają Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji oraz Haskolek.